Dzień dobry, witam Was w kolejnym vlogu. Jak widzicie, za mną stoi Ducato, ale ja się może obrócę, żebyście mieli okazję pooglądać piękniejsze widoki. I nie mam na myśli mnie, tylko te góry za mną. My, drodzy, jesteśmy w Słowie Beskidzkiej, wróciliśmy z Zielonej Góry. Bez większych przeszkód, no były te korki na drodze, ale poza tym przejechaliśmy bez żadnych problemów. Samochód się spisuje świetnie po remoncie, więc no, jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mieliśmy okazję po prostu przejść cały serwis skrzyni biegów i wszystkiego, co tam było powymieniane, to mówiłem Wam w jednym z ostatnich odcinków. A teraz pakujemy się i jedziemy w stronę Holandii. Chcemy po prostu zrobić taką pierwszą podróż zagraniczną w stronę Holandii, ponieważ to jest jeden z niewielu krajów, który nam pozostał na liście, tej pierwotnej liście wszystkich krajów Unii Europejskiej, które chcieliśmy przejechać przez pierwszy rok naszej podróży. No i teraz jest taka okazja, jest całkiem blisko, prosta droga, więc chcemy po prostu przetestować samochód, zobaczyć, czy wszystko jest tak, jak powinno być, bo później taką dłuższą podróż, no to już wyjedziemy pod koniec września po targach, ale to jeszcze będziemy Was informować o tym, gdzie to będzie. Natomiast na tą chwilę pakujemy się, ja jeszcze tam dopinam, sprawdzam, czy wszystko jest tak, jak powinno być, bo miałem taki lekki wyciek pod kranem, taki kropelka po prostu, po kropelce się kapało i ukapało całkiem sporo tej wody, jak rano zobaczyłem, ale teraz już wyciek został zatamowany i mam nadzieję, że to był jedyny. Sprawdziłem boiler grzeje wodę, wszystko po prostu działa, piekarnik piecze i wydaje mi się, że możemy takim samochodem ruszyć w drogę. Zabieramy Was oczywiście ze sobą, a teraz pakujemy się i jedziemy. W wannie panu jeszcze mały rozgardiasz, bo Łukasz montuje po prostu ostatnie rzeczy, ostatnie szlify, zobaczcie. Montowałem sobie półkę, tutaj jest taka półka na telefon, stopery do uszu, klapki na oczy i takie rzeczy, które lubię mieć pod ręką po prostu podczas spoczynku na łóżku. Może jakieś chipsy kiedyś w przyszłości sobie to poukładamy, jak będziemy oglądać Netflixa, nie wiem. W każdym razie półka jest. Ogranicza trochę widoczność, ale z uwagi na to, że żyjemy już w wannie 3 lata i wiemy o tym, że takie ujęcia z widokiem na ocean i na morze to są tylko na Instagramie. W rzeczywistości ich nie ma i no. W dodatku mamy dach, przez który można wyjść. Dokładnie. I to już sprawdzałam, da się wychodzić. Dobra. Pakujemy. Zamontowane, nie ociera. Możemy jechać. Kasia się teraz sam krząta, a ja postanowiłem zająć się czymś, no, czym już myślałem od kilku tygodni, w zasadzie od kilku miesięcy i podzielę się z Wami tą właśnie informacją. To jest takie nasze odkrycie tego roku. Moi drodzy, my często jeździmy autostradą A4 pomiędzy Krakowem i Katowicami, bo za każdym razem jak jedziemy w stronę Portugalii, czy z Portugalii, czy jedziemy do Wrocławia, czy jedziemy gdziekolwiek za granicę, czy nawet teraz jak jedziemy do Holandii, to no za każdym razem po prostu przejeżdżamy przez tą autostradę i jak wiecie, to jest autostrada płatna, czyli na wjeździe się płaci 12 zł i na wyjeździe płaci się 12 zł, no chyba, że wjeżdżamy przez Chrzanów, to wtedy tej pierwszej opłaty nie płacimy, no ale na wyjeździe wtedy zawsze jest to 12 zł. I zawsze zastanawiało mnie, co oznaczają te wszystkie oznaczenia, które są nad tymi bramkami, bo widziałem, że są też pasy dla automatycznych płatności, ale mi się wydawało, że to jest tylko i wyłącznie dla jakichś przedsiębiorców albo dla ludzi, którzy po prostu non-stop jeżdżą tą autostradą. Otóż nie. Płatności automatyczne pomiędzy Krakowem i Katowicami są dostępne dla wszystkich i każdy z nas może się tam zarejestrować i każdy z nas może po prostu przejeżdżać przez te automatyczne bramki bez zatrzymywania się i bez konieczności wyciągania pieniędzy czy płacenia kartą i kontaktu też fizycznego w czasie koronawirusa, to wiecie, jak to wygląda. I działa to, moi drodzy, tak. Zamawia się takie coś na stronie internetowej i tam można podać sposób płatności. Albo kupuje się impulsy, takie prepaid, czyli robi się przedpłatę, albo robi się postpaid, czyli płaci się dopiero po przejechaniu. Prepaid działa bardzo fajnie dla osób, które na przykład dużo jeżdżą i chciałyby sobie na przykład kupić teraz te impulsy, albo na przykład, nie wiem, zrobić sobie koszty w firmie, żeby zapłacić za ileś tam przejazdów z góry. Zakupione impulsy są ważne 2 lata i one nie zmienią po prostu swojej wartości. Czyli jeżeli kupimy teraz impulsy po daną cenę, na przykład teraz aktualnie 8 zł, to można przez najbliższe 2 lata je wykorzystać, nawet jeżeli w międzyczasie cena za przejazd jednorazowy autostradą wzrośnie. Więc jeżeli się decydujemy na prepaid, no to kupujemy impulsy, jeden impuls to jest jeden przejazd przez bramki,
albo postpaid, no i my zdecydowaliśmy się na tą opcję, więc my będziemy po prostu płacić po przejechaniu, czyli przejeżdżamy i automatycznie później z naszej karty jest pobierana kwota 8 zł. A dlaczego 8, a nie 12? Ponieważ automatyczne płatności są tańsze. Normalnie, jeżeli płacimy kartą albo gotówką, to jest 12 zł za każdym razem, a jeżeli my płacimy automatycznymi płatnościami, to jest tylko 8 zł, więc to jest 4 zł tu i 4 zł tu, to jest 8 zł oszczędności na jednym przejeździe. Ewentualnie można skorzystać z opcji video tooling, czyli zarejestrować się w aplikacji SkyCash, AutoPay albo ICO. No i wtedy po prostu, jeżeli się ma zarejestrowany swój samochód, podaje się tam numer rejestracyjny, no to się po prostu przepływa przez te bramki bez konieczności stania w kolejkach. Zobaczcie, van jest spakowany. My siedzimy z przodu i ruszamy. I dobra, jeszcze jedziemy wodę zatankować. Moi drodzy, to urządzenie, o którym wam mówiłem wcześniej, to jest takie malutkie urządzenie i je trzeba nakleić na szybę. Wszystko jest opisane w instrukcji, która przychodzi razem z tym urządzeniem. Ono jest ogólnie za darmo, natomiast znaczy jest kaucja 50 zł, jest kaucji zwrotnej. Jeżeli się oddaje to urządzenie, to tą kaucję się odzyska. No i tutaj można nabyć te impulsy, więc jeżeli ktoś chce sobie zabezpieczyć pieniądze, znaczy no, zabezpieczyć koszty przejeżdżania przez autostradę, żeby płacić takie same stawki przez najbliższe 2 lata, to można sobie nabić trochę tych impulsów. My nie będziemy nabijać impulsów, my mamy podłączoną kartę, tak jak wam mówiłem wcześniej, czyli my za każdy przejazd po prostu będzie nam pobierało z naszej karty bankomatowej. No i pod koniec miesiąca będziemy sobie mogli wszystko to sumować i ściągnąć fakturę, jedną fakturę za przejazdy. No, a teraz to naklejam. Jest po prostu taśma klejąca i wystarczy to nakleić. Zbliżamy się do bramek i teraz kierujemy się na skrajnie lewy pas, bo na skrajnie lewym pasie jest rezerwacja tylko dla płatności zdalnych. Dobra, zwalniamy. No i... jest! Zaświeciło się zielone. Jedziemy. I 4 zł w kieszeni. Super, szybciutko, bez kolejek, elegancko. No to w drogę. Jadąc przez autostradę, muszę wam jeszcze powiedzieć o bardzo ważnej akcji, która jest właśnie organizowana. Nazywa się Łapy Łapy, Zbieraj Łapy, w której zbieramy wszyscy razem pieniążki na 2 schroniska. Każde ze schronisk może otrzymać aż 10 tysięcy złotych i chodzi o schronisko dla bezdomnych zwierząt w Krakowie oraz miejskie schronisko dla bezdomnych zwierząt w Katowicach. Wystarczy tylko i wyłącznie przejechać przez automatyczne bramki i nieważne, czy używacie urządzenia A4GO czy aplikacji, i potem trzeba wejść na stronę www.automatycznaa4.pl i tam w specjalnym okienku należy wpisać swój numer rejestracyjny. W ten sposób, ponieważ nasze przejazdy już są opłacone, dokładamy cegiełkę do tej akcji zbierania pieniędzy na schronisko. Co ważne, ta akcja trwa od lipca do końca września, także jeśli już wam się zdarzyło przejechać przez ten odcinek, to cały czas do końca września możecie wejść na stronę i wpisać swój numer rejestracyjny i wziąć udział w akcji. Także to naprawdę jest niewiele, a możemy zrobić wspólnie coś dobrego. A propos, właśnie się zbliżamy do bramek i teraz wam znowu pokażemy, jak przejeżdżamy przez automatyczne bramki. Super to jest świetne, to jest taka oszczędność czasu. My często jeździmy tą autostradą Katowice-Kraków i to jest po prostu rewelacja. Żałuję, że tego już parę lat temu nie zainstalowaliśmy.
drodzy, podskakująca nawierzchnia oznacza, że zbliżamy się do Niemiec. Im bliżej do Niemiec, tym zawsze po prostu są te płyty betonowe. Nawet nie wiem, czy nie jesteśmy tuż gdzieś na granicy. W każdym razie za kilka minut przekraczamy polsko-niemiecką granicę, no i będziemy się kierować, słyszycie, jak to wszystko stuka, będziemy się kierować w stronę Berlina. No i potem odbijemy z Berlina w stronę Holandii. Jedzie się bardzo przyjemnie, słońce jest piękne. Ja patrzę się na Dresdnie, jedy prosto, a Kasia w ostatniej chwili... Kasia szuka internetu, bo nie wiemy, czy można kupić internet taki przenośny w Holandii. Czy można, czy nie można, więc szuka oferty. Przed tym sprawdziła, czy trzeba mieć winietę. Winiety nie musimy mieć, bo tylko winiety są na tiry w Holandii. No dobra. Wjeżdżamy do Niemiec. Teraz będziemy jechać przez Niemcy tak 600-700 km. W zasadzie przecinamy całe Niemcy. Będzie to nudna trasa, ja wiem o tym, bo my już nie pierwszy raz przejeżdżamy przez Niemcy. No najbardziej będzie mi brakować tego szóstego, tempomatu na szóstym biegu, bo tak naprawdę bym sobie włączył teraz tempomat i nie wiem, włączył jakąś bajkę albo audiobooka i zasłuchał przez całą drogę. Tak to jeszcze będę musiał kontrolować prędkość. Więc zobaczymy się za chwilę, może na jakimś postoju mają. Włączam mój kapitański fotel. Nastąpiła zamiana miejsc. Ja się przesiadłem do tyłu i pierwszy raz w życiu jadę w kamperze z tyłu jako pasażer. Chyba nigdy nie jechałem u nikogo tak, a tym bardziej u nas. Więc pierwszy raz na tych fotelach, no i faktycznie jest, póki co jest wygodnie. Mam laptopa, ponieważ będę teraz pracował, a Kasia przejęła stery naszej bryki. Jak tam się, Kasiu, jedzie? No to świetnie, to miłej jazdy. Witamy w Holandii. Nowy kraj. Cudownie. To jest totalny luksus, to jest po prostu coś wspaniałego. Ciepły prysznic, luksusowo po prostu, dużo miejsca. Ale parujesz. Jest cudownie, no bo jest, wyłączyłem wentylator, żeby... Chciałam pokazać, jak ci z głowy leci. O. A, no bo jest tutaj zimno, 15 stopni, wracam do mojej ciepłej komory. Nie wiem, czy Kasia wam już mówiła, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w Parku Narodowym. De Hoge Veluwe. Te Hoge Veluwe, w którym występują muflony, czy muflony? Muflowy? Jelenie. Takie jelenie, takie dziwne zwierzątka. No i za chwileczkę po kawce i po śniadanku idziemy na spacer i będziemy wam pokazać te przepiękne rejony. No, zobaczycie za chwilę. Przyjechaliśmy do Holandii przede wszystkim dlatego, żeby przetestować, jak będzie sprawował się nasz van na dłuższej trasie. I póki co sprawuje się świetnie. Pali troszeczkę więcej niż Eltek, ale jeszcze nie mamy odpowiednich danych, żeby wam powiedzieć dokładnie ile.
Ale też przypomniało mi się, że dokładnie właśnie w tym miejscu jakby zakończyliśmy naszą podróż po Europie, bo kiedy wybuchła pandemia, naszym planem było właśnie przyjechać do krajów Beneluxu, zobaczyć Holandię, Belgię i Luksemburg. Luksemburg udało nam się zobaczyć, przejechać właściwie ostatnim razem, kiedy jechaliśmy do Portugalii, ale właściwie na tym nasza podróż się wtedy skończyła, bo w zeszłym roku, pół roku ponad spędziliśmy w Portugalii i tyle tak naprawdę podróżowaliśmy. Także tak myślę sobie, że właśnie dokładnie podejmujemy naszą podróż w tym samym miejscu, w którym ją zakończyliśmy, czyli właśnie tutaj w Holandii, do której teraz udało nam się dojechać bez najmniejszych problemów. I jest to 33. państwo na naszej mapie podróżniczej, na naszej mapie kamperowej. A propos tego Ducato, to jeździ się zdecydowanie przyjemniej, bo jechaliśmy wczoraj chyba z 8 albo 10 godzin. I potem ja w ogóle nie byłem zmęczony, nie byłem taki wytrzepany, nie byłem po prostu zmęczony, więc bardzo przyjemnie mi się jechało. A my jedziemy 10 godzin, 1000 km wczoraj zrobiliśmy. Normalnie, ale tak jak mówię, 1000 km to jesteśmy nie do życia wieczorem, no bo raz, że to chyba to auto jest męczące i ta kierownica inaczej chodzi, wszystko chodzi inaczej. A tutaj jest takie bardziej jak w osobówce, po prostu przyjemniej się jedzie. Tak, więc fotele są mięciutkie i wygodne. No. No silnik chodzi całkiem inaczej, LTEC jednak jest głośny i ten silnik słychać jak pracuje, no i drgania są rzeczywiście o wiele większe i no inaczej się jedzie, mniej przyjemnie. Tutaj jest o wiele wygodniej, do tego mamy no o wiele lepszy zestaw audio stereo, tak to się mówi. I klimatyzację. Po prostu mamy radio dobre i dobre głośniki, więc fajnie się słucha muzyki i książek, tak jak Łukasz powiedział, z klima. No komfort jazdy jest o wiele większy, a przez to, że też tutaj mamy otwartą przestrzeń i możemy siedzieć tutaj z tyłu, no to ja mogę się tutaj zapiąć, można sobie, wczoraj Łukasz pracował, możemy też tutaj na przykład sobie coś przygotować do jedzenia w trakcie drogi, albo no nie wiem, gdzieś tutaj, no fajna jest ta otwarta przestrzeń, to robi naprawdę fajną robotę i jest przyjemniej. No także jesteśmy zadowoleni. Tak, ze póki co jestem bardzo zadowolony, jestem dumny z nas. A teraz idziemy na spacer, bo widzę, że już ludzie chodzą, jest tam całkiem przyjemnie, wrzosy. Chodźcie, idziemy na spacer. Pięknie. Trochę było mi smutno, jak się dowiedziałam, że tulipany nie kwitną tak długo w Holandii, żebyśmy mogli je teraz zobaczyć, bo sezon na tulipan jest mniej więcej kwiecień-maj, w zależności od pogody. No ale za to mamy piękne wrzosy, także jest dobrze. Wszystko pięknie i fajnie, ale zapach jest nie za ciekawy. Mi to przypomina taki psi wychodek trochę. I nie wiem, czy to dlatego, że tu jest strasznie dużo psów i co chwileczkę przyjeżdżają ludzie na psy, czy po prostu wrzosy mają taki zapach, czy wrzosowisko ma taki zapach. Ale no nie jest to zapach kwiatów. No i taki jest nie za ciekawy tutaj zapach tak naprawdę, ale nic. Widoki są ładne. Spacer był piękny, początek dnia wspaniały, ale teraz chcemy zobaczyć, jak wygląda Holandia, zanim udamy się do stolicy, która będzie na pewno mega buzująca i wiadomo, zawsze stolice są jakby państwami samymi w sobie. Chcemy zobaczyć jakieś takie inne, zwykłe, bardziej zwyczajne miasteczko, mniej turystyczne i Łukasz właśnie znalazł na mapie, jest niedaleko Amersfoort. Coś takiego i jedziemy właśnie zobaczyć to miejsce, totalnie bez planu, totalnie po prostu na spacer, żeby nas zaskoczyło.
Samochód zostawiliśmy na parkingu. Nie był to najtańszy parking na świecie, ale na długo tu nie jesteśmy. Przemierz samym centrum i jest przepięknie. Za mną po prostu jakiś cudowny, piękny budynek. Przede mną jakiś bardzo ładny kościół. Tutaj mamy bardzo ładny kanał. No nie no. Super klimat, świetne. Coś niesamowitego. To jest Anna, której trzeba nakręcić Wantura. Anna Wantur. Fantastycznie, pięknie. Jesteśmy na głównym placu, na rynku. Kamera jest brudna. Jesteśmy w miasteczku, które nazywa się Amersfoort. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam, bo jeszcze nie znamy wymowy niderlandzkiego. Natomiast jest to miasto, które posiada wieżę. Ta wieża jest tam, zaraz ją zobaczycie. I ona była do niedawna uznawana za środek, za najbardziej centralną część Holandii, Niderlandów. Potem po różnych badaniach i pomiarach sprawdzili, że jednak ten środek jest gdzie indziej, ale według tradycji to właśnie tutaj się on znajduje. Co ciekawe, ta wieża jest teraz po prostu wolno stojącą wieżą. Kiedyś znajdował się tam kościół, ale w trakcie wojny jakiś żołnierz nieopatrznie wysadził ten kościół, także zostały tylko jakieś tam fragmenty, zaznaczenia, gdzie on był, no i wieża. Cześć Kasia. Zwariowaliśmy. Dwie kamery, o to szaleństwo, to jest tak pięknie, że nie da się tego, to po prostu nie da się przestać nagrywać. Przepiękne miasto, przepiękny kraj, wspaniali ludzie, uśmiechnięci, radośni. Cieszę się, że tu jesteśmy. Takie piękne frytki dostałem, a przy okazji dowiedziałam się, że dziękuję po niderlandzku, to jest dankie wel. Van Gogh. Van. A propos frytek, to najczęściej spożywanym produktem w Holandii jest ziemniak. Oni najwięcej jedzą po prostu ziemniaków i serów. I słuchajcie, większość z Was zna ser Gouda. Gouda to jest ser holenderski i w ogóle jest taka miejscowość Gouda, gdzie ten ser, jak mniemam, się narodził. No i wracamy do vana, pakujemy się i jedziemy w stronę Amsterdamu. Pokażemy Wam tą drogę w następnym odcinku, w przyszłym tygodniu, na który już teraz Was serdecznie zapraszamy. Jeżeli nas nie subskrybujecie, to przyciśnijcie przycisk subskrybuj, dzięki temu nie ominiecie tego i następnych odcinków. I na sam koniec jeszcze Wam przypominam o automatycznych przejazdach autostradą A4 Katowice-Kraków. Jeżeli chcecie zaoszczędzić pieniądze i czas, to zarejestrujcie się, kupcie sobie to urządzenie A4 Go albo zarejestrujcie się na aplikacji, dzięki czemu na każdym przejeździe zaoszczędzicie 4 zł, jeżeli jedziecie samochodem osobowym albo kamperem.
No i dodatkowo przypominamy o tej akcji Łapy, w której możecie wesprzeć schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krakowie i w Katowicach. Wystarczy wejść na stronę automatyczna4.pl, zarejestrować swój przejazd, za który zapłaciliście automatycznie. No i w ten sposób wspieracie bezdomne zwierzęta, pieski, kotki i wszystkie inne, które tam mieszkają. Dziękujemy Wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Jeżeli się Wam podobał, to naciśnijcie łapkę w górę. Pozdrawiamy Was już teraz bardzo serdecznie. Życzymy miłej niedzieli. No i do zobaczenia w przyszłym tygodniu, w przyszłym odcinku z Holandii. Bajo!